był przywieziony z tego ze wschodu, co zginął w tej małej. Mm-hmm. Tak, to jest taka maleńka, ta trumienka. I był przełożony w Wąchocku, leży pochowany w takiej małej trumience, tak, no, co zamurowane. A w tym to był pogrzeb symboliczny taki, w tej trumnie zrobiony. I w tym przez 3 dni stał ten pogrzeb, coś szedł, ciągnął się do Wąchocka z Janowic. To ta trumna i potem to oddali tą trumnę i tu stoi pamiątka taka. Tak, ta trumna, a tak no to się jako czytam, no te zwłoki jakieś tam... Szczątki. Szczątki, o, będzie lepiej, tak pasowo. A to jest brat jego, stoi tutaj na tym. Ten Józef. Tak, Józiu, tak. Tak. Ależ, o, niech pan patrzy, to jest pogrzeb Ponurego. 74 czy 6 tych samych było za komuny tych sztandarów na piwnica pogrzebie na Ponurego. Tu jest, niech pan zobaczy, no, podpisane nawet jest, bo to mnie rataje. Rataje, poranek 12 czerwca 1988. No, tutaj o. O. Majera Ponurego, pogrzeb, to wszędzie napisano. To tyle sztandarów, to się dziwili, że skąd ci Polacy tyle sztandarów wzięli. Co przecież tyle czasu już komuna była, nie spodziewali się, że może tak być. Ten krzyż jest ze wschodu. Z grobu. Tam, gdzie zginął. Tam, gdzie zginął, był taki krzyż i zwykły, a potem postawili nowy pomnik. No i to, a to przywieźli. Jak wtedy zabierali te szczątki, to i ten krzyż przywieźli wtedy. A tu pisze chyba Major Ponury Jan Piwnik poległ na polu chwały 16 czerwiec 1944. Czwarty, tak. To tu jest. No i ten krzyż przywieziony i tu stoi. Potem brat trochę chodził, tam był parę razy w nich, ze 2 razy, ze 3. No brat Józek, tak? Tak, i zostały już teraz, bo już tyle lat, przecież one mają ile? 68 lat, prawda? Te buty mają tyle lat? No, kiedy, w którym roku były zrobione? W 43 chyba, czy No to i to były dla Ponurego robione. Dla Ponurego. Brat troszkę chodził. Tak. A nie wie pani, gdzie one były robione? Wiem, w Opatowie, ale nie ma tego pana dawno. W Opatowie było robione. W Opatowie, tak, taki szewcy robił w Opatowie. Wiedziałam, jak się nazywa, ale zapomniałam teraz, wie pan, już nie powiem panu dokładnie. Wiedziałam, a tu teraz tyle lat, to przecież z Janowic był pogrzeb do Wąchocka. No. Msza święta była w Nagorzycach i potem zawieziono go do... Czyli w Nagorzycach była msza? Tak. I na Wykusie też był. Mhm. Też tam była uroczysta. A w tych Ratajach co tam było jeszcze? A w Ratajach to tam zanocował. W trumna stała. Mhm. Przy takiej kaplicy chyba? To nie, to takie Rataje, to takie małe kościółek. Taki malutki kościółek. Tak. I on tam był na noc. Na noc, a rano był pogrzeb w tym Wąchocku. Tak, do Janowic przywieziony był i tu stąd wyruszył pogrzeb. Mm-hmm. Do kościoła, do Nagorzec była msza. I potem przez Słupie, Bodzenty, no i do Wąchocka. Była tam też duża uroczystość i był przez noc w Ratajach, a na drugi dzień w Wąchocku był pogrzeb. Mm-hmm. To a na Wykusie też była msza uroczysta. Też była msza uroczysta. Tak, tam była uroczystość, tam już największa uroczystość tam była. Tak. Ludzi bardzo dużo, piękny pogrzeb. Był w partyzance w Kieleckim. I tu na tej polskiej mapie tam, no i potem tu odbił Wanie,
od tego odbił z więzienia. Ja tu też o co znać. Mm-hmm. Tu odbił, tu. I potem się dostał znowu i tu potem na Wileńskiej tam zginął. A tam co widzi pan te czerwone kropeczki, to tyle miał z Niemcami. Tu te czerwone kropeczki, nie pan. Tam napisane chyba.